W Osieku w 85. rocznicę obrony miasta przed hitlerowskim najeźdcą odsłonięto pamiątkową tablicę ku czci bohaterskich żołnierzy Wojska Polskiego, którzy walczyli w jednej z najtrwawszych bitew września 1939 roku. Środowa uroczystość miała podniosły i patriotyczny charakter. Samą ceremonię odsłonięcia wmurowanej w ścianę frontową budynku Urzędu Miejskiego poprzedziło śpiewanie hymnu i podniesienie flagi państwowej. W uroczystości wzięli udział władze samorządowe, młodzież szkolna, lokalna społeczność, a uświetniły ją poczty sztandarowe. 85 lat temu, czyli 11 września 1939 roku, odbyła się bitwa o Osiek, gdzie polscy żołnierze walczyli z niemieccymi i udało się im odeprzeć ten atak. I choć miasto naprawdę było bardzo zniszczone, ale odparli atak i wygrali tą bitwę. Że tutaj dzisiaj stoimy, jesteśmy, możemy jeździć gdzie chcemy, kupować co chcemy, to jest właśnie dzięki tym ludziom, którzy walczyli za naszą i swoją niepodległość i oddali życie za nią. Nowe miejsce pamięci ufundował i wykonał Karol Krasa, kamieniarz z Suchowoli. A pomysłodawcą upamiętnienia bitwy w ten sposób jest Edward Banaś, obecnie emerytowany nauczyciel historii. Zawsze słyszałem, moja mama opowiadała, bo miała 14 lat, jak była bitwa o Osiek. Jak ci żołnierze byli głodni, jacy umęczeni, a jak kontratak wykonywali od strony kątów, to mama zawsze powtarzała, że ciarki po plecach przechodziły, jak było słychać taki churalny okrzyk hurra i żołnierze nasi szli na bagnety. No i leżało ich po polach tu tam, również tam opowieści, mama widziała jednego z przestrzeloną klatką piersiową, tylko bańki powietrza na plecach wychodziły, czyli chyba to płuca były przestrzelone. I dawno już o tym myślałem, nawet próbowałem czasami, ale to nie udało się w czasach nowej pani burmistrz. Od razu podchwyciła temat i zeszło parę tygodni i zrobiono. A tu ich zginęło, przeszło 120, a na szlaku jeszcze więcej. No więc musimy o nich pamiętać. Pamięć o bohaterach bitwy z 11 września 1939 roku od zakończenia II wojny jest w Osieku cały czas żywa. Sąsiedzi przychodzili wieczorami i opowiadali. I on do nas przychodził, sąsiad, który był na wojnie 1918-1920. Opowiadał, jak walczyli. Ja po prostu to mówię emocjonalnie może, bo ja wychowałam się w innym świecie. Ja się dziś nie patrzę w internet, nie patrzę tablet, nie telefon, nie to ważniejsze, tylko wspomnienia dawnych lat. I przez wszystkie lata tu młodzi, dyrekcja zespołu szkół imieniem Jana Pawła II i wspaniałe grono pedagogiczne, uroczystości, tu wszystko można zobaczyć od lat. Po odsłonięciu tablicy delegacje przed miejscem pamięci złożyły wieńce i zapaliły znicze. Jerzy Strzyż, STV Info.